Zniknięcie Krzysztofa Ziemca z anteny telewizji polskiej wywołało wiele spekulacji i dyskusji w mediach oraz wśród widzów. Doświadczony dziennikarz, który przez lata był twarzą wiadomości i prowadził inne programy publicystyczne, nagle przestał być obecny na ekranach. Zmiany personalne w TVP nie są niczym nowym, zwłaszcza po zmianach zarządczych i politycznych, jakie miały miejsce w ostatnich latach. Jednak wycofanie się tak znanego i cenionego prezentera jak Ziemiec z pewnością zaskoczyło wielu. Decyzja o odejściu Ziemca może być podyktowana różnymi przyczynami, zarówno osobistymi, jak i zawodowymi. W telewizji polskiej, podobnie jak w każdej innej dużej organizacji, od czasu do czasu dochodzi do reorganizacji. Zmian w kierownictwie i przetasowań wśród pracowników. Takie zmiany mogą wpływać na decyzje zawodowe poszczególnych osób. Choć oficjalne powody odejścia Krzysztofa Ziemca z TVP nie są publicznie znane, jego nieobecność na antenie jest odczuwalna. Jego profesjonalizm, spokój i sposób prowadzenia programów były doceniane przez widzów co czyniło go jednym z bardziej rozpoznawalnych i szanowanych dziennikarzy w Polsce. Niezależnie od przyczyn, życie zawodowe dziennikarza to ciągły rozwój i poszukiwanie nowych wyzwań. Możliwe, że Krzysztof Ziemiec zdecydował się na nowy rozdział w swojej karierze. Poszukując innych możliwości do wykorzystania swoich umiejętności i pasji do dziennikarstwa, warto obserwować, jakie będą kolejne kroki tego doświadczonego dziennikarza i czy powróci na antenę telewizyjną w nowej roli lub w ramach nowych projektów. Rozwiązanie umowy z Krzysztofem Ziemcem za porozumieniem stron to kolejny przykład zmian, które zachodzą w telewizji polskiej. Fakt. Że doświadczony dziennikarz i prezenter, który przez lata był twarzą ważnych programów informacyjnych stacji, został odcięty od swoich obowiązków w taki sposób. Świadczy o niestabilności i niepewności panujących w środowisku medialnym. Ziemiec, pracując na umowie cywilnoprawnej, znajdował się w szczególnie trudnej sytuacji, gdyż jego odejście z TVP nie wiązało się z ochroną pracowniczą typową dla umów o pracę. Sytuacja w której Ziemiec i jego koledzy zostali odcięci od dostępu do budynku, maila i nie otrzymali bezpośredniej komunikacji o zakończeniu współpracy, może być odczuwana jako brak szacunku dla ich wieloletniej pracy i wkładu w rozwój stacji. Taka praktyka nie sprzyja budowaniu dobrych relacji międzyludzkich ani profesjonalnego wizerunku organizacji. Decyzja o zakończeniu współpracy z TVP i brak wynagrodzenia za zakaz konkurencji stawiają Krzysztofa Ziemca przed koniecznością znalezienia nowych ścieżek, rozwoju zawodowego. Jego doświadczenie, umiejętności dziennikarskie i rozpoznawalność mogą okazać się atutami na rynku mediów i poza nim. Przypadki takie jak ten pokazują, jak ważne w dzisiejszym świecie jest elastyczne podejście do kariery zawodowej i umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków. Dla widzów i fanów Krzysztofa Ziemca pozostaje nadzieja, że będą mieli możliwość śledzenia jego dalszych działań i projektów które podejmie po odejściu z telewizji polskiej